Jesteście. Dziękuję Przemkowi, obywatelom RP, że są co tydzień i tym, którzy przyszli dzisiaj. Rzeczywiście jest nam ciężko teraz, bo teraz każdy sędzia, który w jakiś sposób sprzeciwia się łamaniu konstytucji, staje w obronie praw i wolności obywatelskich, jest narażony na szykany. To są albo postępowania dyscyplinarne, albo to są takie nieprzyjemności w pracy, które może nie są gdzieś nagłaśniane, ale tak naprawdę są bardziej dotkliwe niż jedno pismo czy dwa od rzecznika dyscyplinarnego. Dlatego, że na przykład sędzia nagle się okazuje, przychodzi do pracy, okazuje się, że już nie siedzi w tym pokoju, w którym siedział przez 10 lat, nie pracuje z tym pracownikiem, z którym pracował przez 10 lat, nie ma gdzie postawić samochodu. I musi na przykład się tłumaczyć ze wszystkich spraw, które prowadzi swojemu prezesowi co miesiąc. O tym się nie mówi. Jutro Justicja opublikuje raport na temat właśnie postępowań dyscyplinarnych i na temat szykan wobec sędziów. Ten raport moim zdaniem zawiera niestety tylko przykłady. Dlatego, że takich postępowań jest dużo więcej, my o nich nie wiemy, więc nie mogliśmy ich opisać. I myślę, że tych postępowań jeszcze trochę będzie. Co do mojej osoby, to chciałabym tylko powiedzieć, że niestety, ale po tym, jak rzecznik dyscyplinarny w bardzo krzywdzący sposób, nie tylko dla mnie, ale dla pana prezydenta przede wszystkim, opisał Gdańską Nagrodę Równości jako gratyfikację finansową, mnie to boli. Mnie to boli jako sędziego, bo całe życie pracuję uczciwie na swoje nazwisko. Nigdy w życiu się nie ubiegałam o żadne funkcje, zaszczyty. Nie próbowałam robić kariery, wydeptując sobie ścieżki u prezesów, bo po prostu mnie to nie interesuje i nawet bym nie wiedziała, jak to zrobić. Nagle jestem oskarżona o jakąś nieuczciwość. Mało tego, pan prezydent, który nie miał nic wspólnego z przyznawaniem tej nagrody, o czym wszyscy doskonale wiedzą, włącznie z rzecznikiem dyscyplinarnym, jest oczerniony po śmierci. I dla mnie to jest bardzo bolesne i myślę, że dla każdego mieszkańca tego miasta, który przeszedł przez to, przez co myśmy przeszli i rozumie, jaką wielką krzywdę się robi człowiekowi, który nie może się bronić. Ja zażądałam od pana rzecznika sprostowania tej informacji i wskazania, że prowadził czynności w sprawie Gdańskiej Nagrody Równości, a nie w sprawie jakiejś gratyfikacji od jakiegoś oskarżonego. Po dwóch dniach od zażądania tych przeprosin, sprostowania, doczekałam się zarzutu dyscyplinarnego. Dlatego, że zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota postawił mi zarzut, że przyjęłam nagrodę, której częścią była gratyfikacja finansowa. Dla mnie to jest po prostu niegodne. Ale to sędziom ustnie zamknę. Widzą państwo tutaj nasz baner. Pan prezydent Adamowicz kiedyś pod tym sądem powiedział słowa, które ja bardzo dobrze zapamiętałam. Teraz wykuwa się etos sędziego. Teraz dopiero jesteśmy trzecią władzą. Teraz zrozumieliśmy, co to znaczy trzecia władza. Trzecia władza to nie jest tylko orzekanie na sali rozpraw, to jest też upominanie się o prawa i wolności obywatelskie, jeżeli są łamane. Upominanie się o przestrzeganie konstytucji, jeżeli jest łamana. I pilnowanie, żeby pozostałe władze tej konstytucji przestrzegały tej naszej wspólnej umowy. Dlatego my jesteśmy niewygodni i dlatego jesteśmy zagrożeniem. I chciałoby się nas wymienić na takich, którzy będą posłuszni. Ale póki my jesteśmy, ja, moje koleżanki, moi koledzy, to się nie uda. Brawo! Dlatego, że to jest naszym zobowiązaniem wobec państwa. Każdego z was. Mieliśmy ten baner przekazać do ECS-u. Ja może opowiem o jego historii. Kiedy sędzia Alina Czubieniak została niesłusznie skazana przez Izbę Dyscyplinarną za prawidłową decyzję procesową, sędziowie z Elbląga stwierdzili, że zrobią taki baner i sędziowie z całej Polski wtedy robili sobie zdjęcia pod sądami z wyrazami wsparcia. Więc ten w koszulka konstytucja, to wcześniej było. W każdym razie ten baner przyjechał do nas z Elbląga, został podpisany przez wszystkich sędziów, którzy w tym zdjęciu brali udział. Chcemy go przekazać do ECS-u i właściwie już tam powinien być, ale tak się złożyło, że jeszcze u mnie w pokoju się zachował. W związku z tym mogliśmy go dzisiaj państwu pokazać i zapewniam w imieniu wszystkich polskich uczciwych sędziów, że to jest nasze zobowiązanie i póki my pracujemy, my jesteśmy dla was, będziemy niezawiśli
niezależnie od tego, co mogłoby nas z tego tytułu spotkać. Dziękuję, że Państwo przyszli.